Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Aktualnie znajdujemy się w centrum Warszawy. Wymyśliłem naprawdę, ale to naprawdę zajebisty pomysł. Dredziarz jak zawsze jest negatywnie nastawiony do moich pomysłów, ale czego spodziewać się po tej brudnej... W każdym razie, w dzisiejszym dniu, a w zasadzie w dzisiejszej nocy, calutką noc spędzimy w Warszawie. Tylko, że bez noclegu, a w zasadzie z noclegiem u naszej fanki bądź fana. Bo zaraz, mam zamiar napisać na Instagramie, kto pierwszy nas przenocuje. Gdzieś tutaj w okolicy. Ale wiesz, że to jest chore, bo to może jakiś psycholog napisać, że może nas przenocować i skąd wiesz? Ja rozumiem, że jak do nas przyjeżdżają, ale my do kogoś, no to już nie jest. Daj spokój, gadaj mi jakiekolwiek argumenty, dlaczego miałbym się zgodzić, a nie teraz spędzić miło czas w Warszawie, jest noc, mógłbym iść do jakiegoś klubu, na jakąś imprezę, spędzić fajnie czas. Nie! Ty wolałeś nagrać odcinek! Argument jest taki, że mamy daily i musimy zrobić fajny film, który będą oglądać. Ale możemy zrobić odcinek, że idziemy do klubu, że się fajnie bawimy. Ale gdzie wy chcecie do klubu iść w poniedziałek? Ale jak my nagramy w ogóle w klubie, jak w klubie będzie dźwięk za głośno, jest... A poza tym jest poniedziałek, kto chodzi do klubu? Co jest? Jest poniedziałek. No właśnie, jest poniedziałek. A co ty myślisz, że w poniedziałki nie ma klubów? Nie, nie ma. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. A my cóż, lecimy do jakiegoś najbliżej usadowionego fana. Ja już dodaję relacje na Instagrama. Rozumiem, że to będzie pierwsza, lepsza osoba i całkowicie randomowa. Nie będziemy wiedzieć, nie wiadomo kto w ogóle, czy to jest psychol, czy coś tam. Witam, jeżeli ktoś chce nas przenocować, aktualnie znajdujemy się w środku Warszawy, tutaj na Starym Mieście, także pisać do mnie na Instagramie, a ja wybiorę jedną osobę, u której spędzimy noc. Zastanów się, proszę, proszę cię, bo to nie jest chory, to jest niebezpieczne, wiesz o tym? Nie, nie jest niebezpieczne. Dobra, dodaję relację. Wielka, może pójdziemy sobie razem gdzieś? Zapraszam Państwa do oglądania. Wielka, szczerze ci powiem, ja nie chcę nagrywać tego filmu. A myślisz, że moim zdaniem... To jest marnowanie mojego czasu, to jest marnowanie mojego? W ogóle... Bo ja się boję tam iść. Ale to nie chodzi o to, jest tyle możliwości. On teraz gada z kimś, ja się już z kimś dogaduję. Nie wiadomo, kto to jest, czy to będzie fajnie, czy nie. A Pacho idzie za nim, Pacho idzie za nim. No, no oczywiście, że idzie za nim. Co, ja nie mam gdzie spać? Przepraszam bardzo, że ja muszę spać po ludziach i wchodzić do kogoś do domu? Wiadomo, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nagrać dobry film. Chodzi o to, żeby nagrać dobry film. Gówno. Mam ten film, czaisz to? Skąd wiesz, że to nie jest fan podający się za fana? Znaczy, psycholog podający się za fana. Viola, ty gadasz głupoty jak zawsze. Mamy nocleg ogarnięty, bardzo blisko stąd na Starym Mieście. Chodź, idziemy. Nawet nie musimy daleko iść, dojdziemy z buta, także... Dobra, to Wielka, jak coś, to później pójdziemy. A gdzie wyjdziecie? No, nieważne. Słuchaj. Nie, gdzie idziecie? No, nie, bo ja muszę porozmawiać z nią, ja muszę z nią porozmawiać. No chyba jesteście niepoważni. Ja nie będę za nimi biegać. Oni mają, właśnie zatrzymali się. Mają podpisaną umowę i mają się do tej umowy z... Mają się zastosować po no prostu. Tak, do... no, widzisz, co oni w ogóle odwalają? Umowy, no. Macie podpisaną umowę. Umowę. Rozumiesz, Wiolka? Umowę macie podpisaną i macie się słuchać. Jesteś wykorzystywaczem. Nie jestem wykorzystywaczem, dobra. Musimy nagrać. Nie, przepraszam bardzo, czy z tym grozisz? To jest groźba? To wywal nas. Aha, nie, bo cię wywalimy, nie będziesz nie mógł nagrywać. No to są po prostu warunki umowy, tak? Ale słuchaj, sprawa wygląda tak, ja nie że do ja nie chcę człowieka. Iść do obcego człowieka. Do jakiegoś robala brudnego, śmierdzącego. Dajcie spokój, dziewczyna. Dobrze, dobrze, dziewczyna wydawała się bardzo miła. Jaka dziewczyna? I co, zaprosiła cię i powiedziała, że będzie fajnie? Nie, nie nabieraj się, nie słuchaj się go. Co ty w ogóle mówisz? Ale ja nie wiem, czy ja mogę mu zaufać. Psycholka. Ja nie wiem, kto to jest, Wiolka. No to dobra, to, ale nie sprawdzaj, bo będziesz żałował. No zostawimy go samego? Wiedziałem, że chcesz iść do dziewczynki, chcesz iść, tak? Zamknij się, no nie, ja chcę po prostu... No dobra, no to dobra, to idziemy. Wiola, już jesteś przygotowana. Jesteś obrzydliwy. W sensie? Co masz na myśli? To jest jakaś patologia. Jaka patologia? Bez przesady. Aha, a ty gdzie mieszkałaś? W rezydencji? No, mieszkałam przestań, ale... A ja mieszkałem jeszcze w gorszych warunkach. Tutaj jest pięknie w porównaniu do tego, kiedy, gdzie ja kiedyś mieszkałem. Aha, ja jestem patologią, tak? Bo kiedyś mieszkałem, to człowiek, jeżeli się urodzi w brzydkiej dzielnicy, to znaczy, że jest patologią, tak? To nie jest przesady, ale... Jest przesady, tak? Ale jednak jesteśmy w obcym miejscu. Nie, tak, właśnie jesteśmy w obcym miejscu. O to chodzi. W Szczecinie to jestem sama swoja, tutaj to nie jest moje miasto. Klatka no nie jest taka zła, nie? Tutaj są wszędzie no to wypadki, jakieś przestępstwa, więcej niż w ogóle w Szczecinie. Jesteśmy w centrum Warszawy, chcę ci przypomnieć. W każdym razie, dobra, może nie będzie tak źle, zamówimy może jakąś pierwszy pizzę, idziesz, nabijemy się idziesz, do tutaj. Pukasz czy nie? Nie. No pukaj, nie, wejdziesz od razu do środka. Proszę, on ci wyskoczy. Nikt nie wyskoczy, dobra, zapukaj. Wiolka, nie przesadzaj, nie skończy się. Ja pierdolę!
Chodź, chodź, no chodź, tu co ty stoisz? Chodź szybko, chodź, chłopie, chodź, chodź też, chodź, no chodź, co ty stoisz? Idź. Dobra, nie, dobra, ja wyjdę. Chodź, Viola. No, dobra, nie... Mega zajarana, że tu jesteście, może mogę zrobić zdjęcie? Tak, obudziłaś. Jesteś psychopatką? Nie, no to, ja? Nie, no przecież... Ja w życiu! Co? O co mam? Mogę zrobić zdjęcie? Dobra, jej telefon, No jest trochę dziwna, no. No sam ci powiem. Ale i całą noc mamy tu spędzić? No tak, no. Przyniosłem telefon. Może już, proszę. Dobra, to zrobimy te zdjęcia i zaraz idziemy, tak? Bo... Nie, zostajemy tutaj na noc. Nie, ale wiesz, o Boże, chyba nam coś wypadło. Nie, Fiolka, zostajemy na noc, nic nam nie wypadło. Tak. Ale tyś nawet nie... Dobra, nieważne, nie trafiłaś nawet. Mogę coś tam z tobą? Proszę. To może stać. Wstawię na Instagramie. Dobra, ale super, Boże. Jest Olej Świeniarą, Boże. O Jezu, Jezu. O Jezu. Dobra, usiądź. Dobra, musisz ochłonąć. Dobra, gdzie muszę ochłonąć? Tam jest siedzenie, widziałam. Widzicie, że Viola. Wszystko w porządku? I się wszystko dobrze z tobą dzieje? Czy... Tak. Tak, na pewno? No dobra, wszystko fajnie, super, my mamy tutaj spędzić całą noc z tobą. Może masz jakieś atrakcje dla nas zapewnione w sensie... Ja? Oczywiście, że tak, chodź, idziemy tam, dawaj. Nie, o takiego typu atrakcje nam chodzi. A, to może... czegoś napijemy, co? Też raczej nie. A co tam pijesz? Chyba, że coś lepkiego. Drinka. Dobra, nie było pytania. A, okej, dobra. Nie było pytania, okej. Nie chcesz pić? To jest wysztywni, może, przecież Jezu, kocham was, ale wiecie, no... Trochę... No tak nie. No dobra, no to napijemy się czegoś, no. Dobra, to ja wam coś przyniosę, chcecie? Tylko nie mocno, no dobrze. Ze mną mocno, spokojnie, coś wiesz, sofcik jakiś, delikatnie. Proszę. No już. No nie, co ty taki słaby? Nie no już. No jeszcze, no, o, idealnie. Ale co ty marudzisz? Kochany, pij! Ale na zdrówko! Ja nie będę pić, ja mogę cię oddać, Wiolka. Ja nie będę tyle pić. Słucha? No nie gardzisz moją wódką? Nie gardzę twoją wódką, tylko po prostu nie jestem alkoholikiem, no. Aha, to ty mnie nazywasz alkoholiczką? Nie, ja nie nazywam ciebie alkoholiczką, tylko po prostu, no nie lubię aż tyle pić, ja się czuję po tym. Aha, w takim razie będziesz się źle czuł ze mną, tak? Bo ja się tyle napiłam, tak? Nie, dyskryminujesz mnie? Nie, to cicho. Nie, po prostu ja będę się lepiej czuć, jak mnie nie wypiję. Tak? Dobrze. W takim razie też nie będę pić. Ale ja będę pić, tylko mniej po prostu. Dobrze, też będę piła mniej. Proszę bardzo. No i zepsułeś dziewczynie marzenia, zepsułeś dziewczynie wieczór. Słuchaj, jeszcze dwie szklanki. Zepsułeś dziewczynie. Super, zajebiście w ogóle. Przestań. Gdzie mnie zaprowadziłeś? Zesykuluj, nienawidzę. Ale zostawiam. Ona idzie. O Boże! Dzięki, to dawaj tą szklanę szybko, jedną i stawaj ją. Tak, super! Przyniosłam jeszcze do domu. Żebyś się dobrze czuła, żebyś nie była tutaj sama z nami. Piara jest nieźle pieczna. Ona jest chora na głowę, stary. Jesteś normalny. Gdzie ty mnie zaprowadziłeś? Mówiłam ci, co ty będzie... Dobra, Viola, ale my nie wiedzieliśmy. Dobra, nie będzie dobry film. Będzie dobry film. Ale ja dobrze widziałam. Będzie dobry film. Cicho, to jest normalne. Będzie zajebisty film. Idź sobie jeszcze z nią. Tak? Nie. Będzie zajebisty film. Dosypię ci czegoś, nie wiadomo. To będzie zajebisty film, jak ci czegoś dosypię, tak? Dobra, Wiolka, nie przesadzaj. Weźmy jakiś psycholi, jakiś ćpu. No wiesz, o co chodzi. Dobra, nie przesadzasz. Dobra, Viola. Ale... Zawsze przesadzasz. Jest coś z nią, tak? Są dopiero... No ale z Violą też jesteś nie tak. No sobie tak. Ej, słońce. A ty może chcesz pić? Co? Wypłatę? Ci dostałam wypłatę. Ale nie, fajnie, że wypłatę dostałaś. Co, jak to? Ale o co ci chodzi? No nie, o nic mi nie chodzi. Zamów pizzę, jak jesteś głodna, to zjedz, tak. A ty? Jestem do ciebie zamówić. No okej, dobra, zjem z tobą. Tak. Dobra, spoko. Dobra. Koleżanka sobie chyba za dużo posłała. Nie, ogólnie to ten, to zamów pizzę, ja zjem z tobą tą pizzę, okej? Spoko, już omawiam. Ej, ale nie musisz tej pizzy zamawiać, naprawdę, no. Bez przesady. O, dobry wieczór. Ja tu mam pizzę do dostarczenia, 97 zł należy. Ale ty przepraszam, imprezka, proszę. Nie, nie mogę w pracy. Nie, no chodź, spokój, jaka praca, proszę cię, kochany. Co ty gadasz w ogóle? Dobra, 97 zł się należy. Ale jakie 97 zł? To co ty gadasz w ogóle?
Ale co ty tak? Cicho! No jest jakaś pierwsza. Nie, to o co tutaj chodzi? Ja? A kto? Zostaw na imprezie, ja bawimy się! Nie, poproszę tutaj moją należność za pizzę. Masz, bawimy się. Co to ma być w ogóle? Co to ma być? Ja tutaj pizzę tylko dostarczam, proszę mi dać moją należność. Jaka pizza? Impreza jest, bawimy się, człowieku! Tu żadna muzyka nie leci, jaka impreza? No to zaraz puścimy muzykę i będzie impreza! Ty nigdzie nie wychodzisz, rozumiesz? Nigdzie! Siadaj! Jest impreza, rozumiesz? No, chciałeś się poprzeć. Musisz ochłonąć. Ja ochłonąć? Musisz się uspokoić, tak, bo ja... Idź do toalety! O, idź sobie do toalety! Tak? Czemu ty jej każesz iść do toalety? Ona wie dlaczego pewnie, wiesz co chodzi. Idź do toalety. Ja wiem. A, idź dalej. Trzeba obowiązki spełnić. Co tu się dzieje? Czemu z kamerą lata? No bo nagrywa odcinek. Na YouTube nagrywamy teraz film. Ale kim wy jesteście? Jesteście coś popularni? Czy... No na pewno kamerz, na 100% słyszałeś. Kamerzysta. Kamerzysta. Nie. Nie wiem, co to jest. A ona jak się nazywa? Gola. Jak masz jakiegoś Instagrama, żeby to jakoś sprawdzić, czy macie, jesteście popularni? Chłopaka, podłogę. No zobaczymy. No dobra, okej, ale teraz co, będziesz nas sprawdzał, czy co? Może nie rozumiem. Kłamiecie. Skąd mamy? Kłamiemy, tak? No nagrywamy odcinek, w każdym razie jesteś tu przypadkowo, nie? Jak tu przypadkowo? No nie, no... To ona mnie tutaj zamknęła, gdzie ona jest? Dlatego mówię, że jesteś przypadkowo. No poszła sobie do toalety. Zaraz wrócisz. Zabawisz się. Faktycznie, dobra. A skąd wy jesteście w ogóle, co tutaj robicie? No, mamy do przypadkowej osoby przyjechaliśmy na noc. I tak wyszło, nie? Także no my też jesteśmy tutaj przypadkiem. I tak uwięzieni przez ciebie. Jesteśmy uwięzieni przez niego, a ty jesteś uwięziony przez tą dziewczynę, do której my przyszliśmy przez niego. Czyli wszystko jest jego winą. O, to super, bo ja też bym musiał wejść, bo do pracy bym musiał się. No to dobra, no to idź. Dobra. Miło was poznać, ja stąd wychodzę. Jezu, nie, nie wychodzisz! Nie. Stajesz tu! Ej, ale uwaga na stół! Siadaj, spokojnie, już! Ty siadaj, już! Zostajesz tu, rozumiesz? Jakaś wariatka, weźcie ją ode mnie. Ja jestem wariatką? A kto? A kto to mówi? Ja jestem dostawcą pizzy tutaj. Mówisz, że jesteś dostawcą pizzy? Tak. To zajebista fufa. Lepsze to niż być szurniętą. Ja jestem szurnięta! Ja jestem szurnięta! Ja jestem szurnięta! Słuchaj, bo on cię zaraz może zgłosić, tak? Nie? Nie bij go tylko. Możesz na niego krzyczeć, ale nie bij go, bo on jest przypadkowo tutaj i uszanuj to, że jeszcze tu siedzi i go nie bij. Ja bym go popuła. Zaraz mu po prostu wyjaśnimy, że po prostu, żeby już tak nie mówił. O, dobrze? Okej, dobrze. Wytłumaczymy mu, tak? Spokojnie, wytłumaczymy mu. Nie trzeba używać przemocy, bo on tu jest przez przypadek. Ja nie wiem, co to jest. Ty tam. No dobra, okej, dziękuję wam. Dobra, to w sumie jak z tego jest taka kasa, to ja pierwszą tą robotę. Tutaj widzę, że taka ładna dziewczyna, to wy musicie dobrą kasę z tego robić, więc się to jakoś opłacać w takim razie. Fajna robota. Nie jest zła. Super praca. Fajnie się dobrze bawisz? A ty się fajnie bawisz? Fajnie się bawisz? No, jakoś nawet nie. A może... możemy iść? A może pójdziemy, Viola? Co zdradzasz? Co sądzisz? Pójdziemy razem do sklepu? Tak. Tak? No może się przewietrzymy! To by był bardzo dobry pomysł. Może się przewietrzymy, bo jest tu tak duszno. No. Ale jak to? Biola, tak tłoczno, duszno, tak tłoczno, duszno. Może przyjdziemy się na miasto. To może jakieś Instastory byśmy nagrali. Ja bym sobie fejmu nabił dzięki temu. Wiesz co, słuchaj, to może bo później, ja może później. Bo ja bym musiała pić zadzwonić do menedżera, czy ja mogę mieć pozwolenie w ogóle, bo ja tak nie mogę sobie wstać, wiesz o co chodzi, nie? Wiesz, tak, ja mówię, jeszcze nasz, nad nami jest jeszcze jedna osoba. No właśnie, i wiesz co, może jak skontaktuję się zaraz z nim i ja ci powiem, jaka będzie odpowiedź, dobrze? Dobra, chodźmy na miasto, się przejdziemy, bo tak tutaj sztywno trochę, nie? Sztywno, tam będzie muzyczka, cokolwiek. O, chodźmy na miasto. Ja wychodzę, dobra, już nie dam rady. My zostaniemy, nagramy te Instastory. Nie, może lepiej tak, nie. Wyjdziemy, zaraz wrócimy. No dobra, no to przecież nic się nie stanie. Ale dobra, ja chcę polejść z nimi. Nie, dobra, daj spokój. Po co ty drzwi za mną? No dobra, no to chodźcie po prostu. Zaraz wrócimy, poczekaj chwilę. Poczekaj, nic się nie stanie. Co ty gadasz w ogóle? Już przesadza, też już ma jakieś uwagi. Chodź. Nic się chyba nie stanie. A co to? Co to nie, było? No bez PSL. To jest chore. Jeszcze Wiolka zostaje sama. To jest nienormalne, ja nie wiem. Z jakimś dostawcą pizzy w ogóle? Dostawca pizzy? Dziewczyny, chodźcie ze mną, impreza! Ale jest poniedziałek, nie idziemy na żadną imprezę. Ale jaki poniedziałek? Ale obejdź mnie przed! Co? Jakie szarpie? Ja przepraszam bardzo, ale ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Ona jest dzisiaj nie w stanie. Ale zostaw nas, nie usłyszałaś? Co ja jestem w ogóle? Ja nie! No nie wiem, ja... kurde. Co tutaj się dzieje? To jest no możemy porażka. Jednak idziemy na tę imprezę. No właśnie, chodźcie, ale co? O co chodzi? No w sumie możemy iść. O, no to super.
Ja nie wiem, co to kamerze jest, co się dzieje. Pa, przyjaciół, pa! Pa, jak się cieszą, pa, jak się cieszą. Ej, stary, to jest chore, nie? To jest chore. Nie, idziemy stąd? Idziemy stąd? Zobaczyli, o co chodzi, skumali fakty. I jeszcze przyszedłeś ty i skojarzyłeś... Pa, czekają na nas jeszcze, czekają na nas. Pa, teraz to już na nas czekają. Ale ten fame jest obrzydliwy. Obrzydliwy jest ten fame. Boże Święty, to serio jesteś ty? Ty nagrywałeś z Kruszwilem? No tak. Jezu, kocham cię oglądać na YouTubie. Naprawdę jesteś 100 razy lepszy niż Frizz. Serio, masz tak zajebiste filmy. Okej, okay, ale... Takie trochę dziwne jesteście, w sensie... Wszystko okej? Okay? No chodź, kamerzysta! No nie wiem. Wracać! Jolka dzwoni, musimy wracać. Halo? Wracaj, ty tu, proszę! Kto cię zaczął dotykać? Gdzie ty jesteś? Dalej tam... Mówiłem ci, że mamy iść, wracamy. Co ci przed chwilą powiedziałem, przed sekundą? Co ci powiedziałem przed chwilą? Dobra, chodźcie, wracamy tam. Co powiedziałem, że jesteś normalny? Nie, 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 tu. Przepraszam, nie, nie, spodziewałem się, że aż tak. Przepraszam. Co? Dobra, może zamknijcie drzwi, co? Już. Dobra, nie nagrywaj tego, stary. Ja nie chcę już pić. Ja nie chcę już pić. Zaraz będziemy wracać. Ja po prostu... Dobra, Wielka, wychodzimy, tak? Chodź. No wychodzimy stąd. Chodź. Jak chcesz, możesz zostać, czy nie wiem... Ja chcę stąd wyjść. Dobra, on później weźmie rzeczy, wychodzimy stąd. Idź mi stąd kamerą, nie nagrywaj mnie. Przestań. Co, zostaniesz tutaj? Gdzie? Idzie się przewiesić, co pogadać. Co? Ile ty pijesz? No, tylko troszkę się napiłam. Wszystko dobrze? Wszystko okej z tobą? Tak, jest godzina 01, zerujemy 07. Dobra, kamerzysta. Stary, ewakuujemy się stąd, idziemy stąd. Czemu? Za grubo się dzieje. Nie? Dlaczego nie my? Nieważne. Może chciałbyś się jeszcze z nami napić? W sensie? No, drink ci zrobię. Nie, dziękuję, nie piję. Nie chcesz pić, nie. Na pewno? Ale w sensie, nie. Co ty robisz? Zrobimy ci te drinki. No, bo pijesz się z nami, będzie fajnie. Nie no, raczej... Tak, nie. Tak, idźcie mu zrobić drinka, kamerzysta jest łatwiejsza po alkoholu, idźcie. Do kuchni tam, zróbcie drinka. Stary, to była podpucha, niech sobie wyjdą robić ci drinki, a my w tym czasie uciekniemy. Chodź szybko, wychodzimy. Wychodzimy. Dobra, chodź. Wychodzimy. Idźcie. Idziemy stąd. Czekaj. Stary, że to był strasznie głupi pomysł. W sensie, idziemy poszukać Wielki Dredziarza, znaczy, i wracamy. Mógł zupełnie inaczej. Mógł ten film się w ogóle totalnie inaczej skończyć. W sensie... Nie wiem, to było chore. To, co tam widziałem, to się przez całe życie tak nie widziałem tego. Takich rzeczy, takiej akcji. Dobra, przepraszam was widzowie, że musieliście coś takiego oglądać. No cóż, wieczór jak wieczór. U nas na kanale chyba normalne. Że przydarzają nam się przypieprzone akcje, także widzimy się już jutro o 15:00. Dziękujemy za oglądanie.